kochani, z tej strony Aleksandra. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat złości w procesie przebudzenia, w procesie naszego wewnętrznego uleczania, tak, bo to jedno idzie z drugim w parze. Bardzo często dostaję od Was wiadomości i to są najczęściej osoby, które rzeczywiście nad sobą pracują, próbują uleczyć siebie, uleczyć swoją rzeczywistość, próbują zapanować nad swoimi emocjami, a nagle coś się dzieje, coś się aktywuje, uaktywnia i wychodzi na powierzchnię złość. I bardzo często jest dużo tej złości. I osoby, które nad sobą pracują, to próbują na siłę jakby tą złość stłamsić, uleczyć, jakby manipulować nią, jakby tak na siłę zmusić siebie, żeby tej złości nie czuć, żeby czuć tylko i wyłącznie bezwarunkową miłość, o której tak często się mówi, tak? Ale na przykład ja bardzo często, jak dostaję takie wiadomości, to świętuję i cieszę się naprawdę. I powiem Wam, opowiem Wam moją historię sprzed paru dobrych lat, kiedy akurat wtedy nie zrozumiałam, o co chodzi, ale dopiero jak zaczęłam później pracować jeszcze nad sobą, zaczęłam pracować z innymi ludźmi, to zrozumiałam, jak ważne jest, żeby ta złość jednak wyszła na powierzchnię i żeby nie tłamsić jej właśnie, pozwolić jej popłynąć i zaobserwować, co nam pokazuje, bo ona nam coś bardzo ważnego pokazuje. Więc parę lat temu, kiedy jeszcze byłam mamą maluszka kilkumiesięcznego i miałam jeszcze drugiego synka, 2 latka ponad. Byłam jeszcze w związku poprzednim z moim byłym mężem i był taki okres, że czułam się strasznie źle. Poczułam, że już nie mogę dalej. Niby wszystko mam, nic mi nie brakowało, nic, absolutnie nic w takim materialnym świecie, prawda? Ale jednak nie czułam się spełniona, nie czułam się sobą, czułam się, że jestem dla siebie obca, kimś obcym. I trafiłam, wtedy poprosiłam o pomoc, bo już mówię, naprawdę coś się złego dzieje, tak? Wszyscy na przykład, ktoś z zewnątrz mógłby mi powiedzieć, przecież ty masz wszystko, o co ci chodzi, tak? Ale ja gdzieś po drodze zatraciłam samą siebie, prawda? Odeszłam totalnie, chciałam być taka właśnie, jak inni oczekiwali ode mnie, że będę. Chciałam być tą przykładną żoną, mamą, córką i tak dalej. I wszystko miałam robić poprawnie, nigdy się nie złościć, nigdy się nie wkurzać, nigdy nie reagować. I miałam być taka, jak oni chcieli. I ja po części się na to zgodziłam i oczywiście przez wiele długich lat byłam taka, jak chcieli inni. I w tym momencie, kiedy naprawdę miałam poczucie, że ja już tak dłużej nie mogę, że coś jest nie tak, oczywiście myślałam, że ze mną jest jakiś problem, tak? Tak mi przynajmniej wszyscy wokół mówili, że coś jest z tobą nie tak. I trafiłam do pani psycholog, która oczywiście na szczęście, no nic się nie dzieje bez przyczyny, była taka bardzo takim umysłem otwartym na różne nowości. Nie taka typowo podchodząca do sprawy tak czysto teoretycznie, właśnie ona mi pomogła być sobą i być tą inną, tak? Więc wtedy, pamiętam, poszłam do niej na pierwszą sesję i powiedziałam, proszę Cię, zrób coś, zmień mnie, tak? Bo ze mną jest coś nie tak. A ona się tak na mnie spojrzała i mówi, poczekaj, zobaczymy, z kim tu jest coś nie tak. I przez jakiś czas pracowałam z nią i pamiętam, że zaproponowała mi taką terapię kwiatami doktora Bacha, chyba tak to się nazywa, gdzie zaczęłam właśnie taką terapię, takie kropelki się dostaje, bardzo fajnie to działało. I po tygodniu przychodzę do niej i ona mówi, powiedz mi, co się działo przez ten tydzień, czy widziałaś jakąś różnicę? Ja mówię, te kropelki to nic nie działają. Pokłóciłam się z sąsiadami, pokłóciłam się z mężem, pokłóciłam się z mamą, z rodzicami i w ogóle wszyscy mnie wkurzają. I taka byłam pełna tej złości, wszyscy mnie wkurzają. Ja mówię, coś nie tak, te kropelki to w ogóle nie działają. A ta pani psycholog wstała i zaczęła
po prostu tańczyć. Jest, 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 jest. Ja mówię, o co chodzi? Pamiętam, że wtedy siedziałam i się zastanawiałam, kto tu jest bardziej stuknięty, ja czy ona? Mówię, coś tu jest bardzo nie tak. I dopiero później mi wyjaśniła, i dopiero po latach ja to zrozumiałam tak naprawdę, że mi wyjaśniła, że ta złość powinna wyjść, bo ta złość to jest właśnie taki punkt zwrotny w naszym życiu, bo przez wiele, wiele lat jesteśmy kimś, kim właśnie chcieliby inni, żebyśmy byli, ale nie jesteśmy sobą. I żeby zawalczyć o siebie, o swoje życie, to po pierwsze ta złość wyjdzie. Wyjdzie do kogokolwiek, kto potraktował nas w jakiś sposób negatywny, ale też ta złość wyjdzie też do samego siebie, bo dlaczego my się na to nie zgadzaliśmy, prawda? I dlaczego byliśmy kimś, kim nie chcemy być? Ale ja na przykład wtedy jeszcze totalnie nie wiedziałam, kim ja jestem i w którym powinnam iść kierunku. Totalnie nie wiedziałam. Więc ta złość zaczęła wychodzić i zaczęłam reagować. I to były takie. No, trzeba się nauczyć, jak reagować i jak dyplomatycznie podejść do kogoś, prawda? Ale ja wtedy się dopiero uczyłam, więc wychodziło dużo tej złości i do rodziny mojej, i do mojego byłego męża, i ogólnie do całej tej sytuacji. I oczywiście wszyscy się na mnie patrzyli, że w ogóle no oszalała, tak? Bo przez tyle lat się nie odzywała, że wszystko było cudnie i idealnie, tak? Cudownie idealnie, a tu nagle wszystko jej przeszkadza. No tak, ale właśnie jakby było cudownie, idealnie, to bym nie doszła do depresji, prawda? Więc musiałam dotknąć tego dna, żeby zobaczyć, że coś jest nie tak i zaczynam robić zmiany w życiu. I właśnie teraz ja dopiero, obserwując też sesje innych, to widzę, dużo ludzi przychodzi, wysyła mi wiadomości, wysyła mi pytania. Te pytania są spokojne, takie łagodne, takie pełne miłości, pełne zaufania, a później nagle coś się aktywuje i wychodzi ta złość. I taka jest eksplozja tych emocji. I te osoby bardzo często sobie to zarzucają, że no jak to, co to jest w ogóle, dlaczego to ja mam takie negatywne uczucia, tak? Bo mamy opinię taką, że to jest negatywne, ta złość, tak? Ale często ta złość jest adekwatna do jakichś wydarzeń w naszym życiu, tak? I tą złość powinniśmy poczuć. Oczywiście, jeżeli będziemy pracować nad sobą, to później, no później już będziemy też inaczej reagować, tak? Teraz ja już widzę po sobie, musiałam po już ostatnim moim takim, jak mój świat cały, moja cała, cały światopogląd się zatrząsł, to już wtedy mówię, okej. Okay. Zwątpiłam też bardzo w siebie, tak? Tam wyszła taka złość do siebie, że ja być może znowu coś sobie wymyślam i tak dalej. I taka do mnie złość, taka panika mi wyszła bardzo, że Jezu, no, znowu coś nie tak robię. A później po prostu przyszło takie totalne zaufanie, że nie, ja już nigdy więcej w siebie nie wzwątpię, bo wszystko, co widziałam, było prawdziwe i nigdy więcej ani się nie zezłoszczę na siebie ani na kogokolwiek innego, bo wiem, że wszystko jest jakąś lekcją i wszystko idzie w dobrym kierunku i rzeczywiście nauczymy się dyplomatycznie do tego podchodzić i nauczymy się nie reagować. Nie to, że mamy nie reagować, jak coś się złego dzieje. Mamy reagować i to natychmiast. I właśnie ta złość wychodzi w momencie, kiedy my na przykład tłamsimy te emocje, tak? Bo gdybyśmy na przykład coś się dzieje złego, reagujemy, rozwiązujemy temat dyplomatycznie i tyle, prawda? A w momencie, kiedy my nie reagujemy, to rośnie w nas, rośnie, rośnie i kiedyś wybuchnie i wtedy wychodzi właśnie dużo tej złości. Więc reagujemy momentalnie, ale nie dajemy się kierować emocjami, tak? Jest to nasze centrum, tak? Ja siebie obserwuję, ja jestem obserwatorem. Okej, okay, Aleksandra się wkurzyła w tym momencie. Co trzeba zrobić, tak? Obserwuję siebie i kontroluję swoimi ruchami, swoim jakby ciałem, swoją mową, tak? Czasami
muszę zareagować negatywnie, momentalnie, tak? Coś się dzieje tutaj ze strony sąsiadów i reaguję, tak? Oni krzyczą, ja też nakrzyczę, no przecież nie będę stała zen, tak? Trzeba reagować adekwatnie do sytuacji, ale nie ma już takiej złości, czyli sytuacja jest rozwiązana, koniec, już tych uczuć nie ma, nie chodzą za mną, nie rozmyślam nad tym godzinami, tak? Okej, okay, wydarzyło się to i to, czego to mnie uczy? Okej, okay, akceptuję, dziękuję, do widzenia, tak? Nie chodzą ze mną te emocje, ja jestem obserwatorem. Ale w momencie, kiedy właśnie dostaję od Was takie wiadomości, że wychodzi coś wychodzi jeszcze, to będzie wychodziło. Tak jak cebulka, będzie wychodziło, aż dojdziecie do centrum, do źródła tego problemu jakiegoś, tak, który powoduje tam złość. Tą złość ja miałam bardzo długi okres takiego uleczania siebie i uleczania swojej rzeczywistości, gdzie ta złość wychodziła jeszcze ze 2-3 lata. I jeszcze, już myślałam, że już to uleczyłam i jeszcze coś wychodziło, aż wszystko wyszło. I ja właśnie się bardzo cieszę, kiedy ta złość wychodzi. Dlaczego? Bo to jest taki właśnie, jak mówiłam na początku, moment zwrotny. Jakby na poziomie wibracyjnym, wam powiem, jak to wygląda, na poziomie wibracyjnym do momentu, jak wzrastają nasze wibracje, wzrastają, pod złością jest taki stan jakby uśpienia, taki stan marazmu i wchodzimy na dół do depresji i do takich bardzo negatywnych uczuć. Takich, w jakich my działamy, nasze serce działa, tak? I taka, im niżej schodzimy, tym jest większa śpiączka i uśpienie. I taki marazm, taki nie podejmujemy działania, takie warzywa, tak? Im te wibracje nasze podnoszą się wyżej i dochodzimy do złości. I złość jest taką linią dla mnie, ja to już widzę, taka linia, gdzie zaczynamy wychodzić z tego marazmu i zaczynamy podejmować działanie. Oczywiście na początku te działania nasze mogą być chaotyczne, tak? Mogą być wręcz agresywne, tak? Bo no, nie nauczyliśmy się jakby reagować momentalnie, nie nauczyliśmy się być asertywni, nie nauczyliśmy się walczyć o swoje, prawda? Więc na początku to no, może być różnie, ale najważniejsze jest to, że zaczynamy podejmować działanie i zaczynamy zmieniać swoją rzeczywistość. I ta złość właśnie jest taką motywacją do działania, do taką chęcią zmiany i tak jakby nas popycha do tego, żeby coś już uleczyć, już w swojej rzeczywistości. Więc zaobserwujcie to i nie od razu na przykład, nie próbujcie tłamsić tej złości, tylko zaobserwujcie, co ta złość chce Wam pokazać, co wymaga uleczenia. Nie wymaga złość uleczenia, ale coś, co powoduje tą złość, tak? Więc co tam jest? Kto nas źle potraktował? Co chcielibyśmy zmienić w swoim życiu, czego nie robimy? Ta złość może być, tak jak mówiłam wcześniej, do samego siebie, tak? Że czegoś nie zrobiliśmy, tak? Więc być może trzeba sobie wybaczyć coś, co się wydarzyło w przeszłości i nie możemy zmienić, tak? Albo coś, co robimy teraz. Zaobserwować to, tak? I nie oceniajcie siebie. Akceptujcie wszystko, co przychodzi, tak? Ta złość, okej, no w zależności od tego, jak na to popatrzymy, tak? Złość, no mamy obraz kogoś, kto jest zły, kto może krzyczy, kto może ma jakieś, nie wiem, mówi w jakiś negatywny sposób, tak? Nieważne. Ważne, żeby to wyszło i ważne, żeby nam pokazało, co mamy uleczyć w swoim życiu. A najważniejsze jest to, że ta złość właśnie powoduje, motywuje nas do działania, do tego, żeby coś zmienić. I wychodzimy z tego stanu marazmu, bo ten stan właśnie tego marazmu, tego uśpienia, tej depresji, to on do niczego nie prowadzi. Tak po prostu mijają kolejne dni i nie robimy nic. A w momencie, kiedy zaczyna wychodzić ta złość, to jest taka linia właśnie, że widzimy, że
powyżej, już jak się wybijemy z tej złości, to już są pozytywne wibracje. Już są tylko i wyłącznie pozytywne wibracje. Już idziemy coraz wyżej. Więc jak wychodzi u Was ta złość, no nieraz też spadamy, tak? Nieraz możemy spać, tak jak ja uleczałam. No, pamiętajcie o tym. Te wibracje wysokie nie są zawsze, tak? Możemy być chorzy, możemy być zmęczeni. No ja dzisiaj na przykład jestem śpiąca, spałam 4 godziny, tak? Mam niższe wibracje, bo po prostu moje ciało jest zmęczone. Czasami nam spadają te wibracje i to jest normalne. Nie musimy na siłę ich podnosić, nie musimy zawsze codziennie się czuć idealnie. Musimy akceptować wszystko, wszystko co przychodzi do nas, tak? I jak najbardziej dbać o siebie, żeby jednak te wibracje nam nie spadały za bardzo. Tak jak widzimy, że za długo jesteśmy w tym czasie, że nie podejmujemy działania, tak? No to trzeba się zmotywować, żeby coś zrobić jednak. Ale tak jak mówię, proces leczenia to jest tak, że najpierw coś wychodzi, później mamy przerwę. Mamy taki moment, że ja to nazywam cisza przed burzą. Jest taki moment, że jest naprawdę fajnie i wszystko jest okej, a później ja już czuję tak ze 2-3 dni wcześniej, że o Jezu, znowu coś idzie i znowu coś przyjdzie i coś bam, znowu coś wychodzi, tak? I po prostu no wtedy spadają bardzo wibracje, bo coś tam wychodzi na powierzchnię, na co muszę spojrzeć, co muszę uleczyć, tak? I później znowu, później jak już to uleczę, tak jakby kolejny poziom tej cebulki, tak? Zdejmujemy kolejny, aż dochodzimy do prawdy, więc to wychodzi etapami, tak? Bo nie możemy, to czasami, no ja miałam strasznie takie traumy, więc to wychodziło dosyć długo, nawet kilka lat, tak żeby jeszcze coś, gdzie w końcu dotarłam do swojej prawdy i dużo też bardzo złości wychodziło, dużo i na początku siebie bardzo oceniałam, że dlaczego, że ja powinnam, że ja jestem złym człowiekiem, tak, skoro ja czuję złość, to jestem złym człowiekiem. Nie, to jest naturalne i mamy zaobserwować tą złość i zaakceptować ją, nie próbować jej na siłę uleczać na zasadzie, znaczy nie, uleczać, no uleczać to trzeba sytuację, która powoduje tą złość, tak? To trzeba uleczyć i nie samą złość, nie wyganiajcie tej złości, zaakceptujcie ją i spytajcie się, co ta siebie samego, co ta złość mi pokazuje. I jak najbardziej też się cieszyć, bo po takiej złości dochodzicie do jakiejś prawdy o sobie i wznosicie się wyżej właśnie do tego etapu, gdzie zaczynacie podejmować działanie, tak? A nawet jak byliście już wyżej, gdzie już było okej i spadacie znowu do tego etapu złości, to też jest okej, bo też macie zauważyć, że okej, spadają mi wibracje, bo coś mi wychodzi do uleczenia, okej. Nieważne, niech to wyjdzie. Im wcześniej wyjdzie, tym lepiej, tym wcześniej dojdę do tej unii, więc też siebie nie oceniajcie i też nie walczcie z tymi negatywnymi uczuciami, tak? One po coś są, one coś Wam pokazują, tak? Nie, bo ja bardzo często, właśnie jeszcze raz powtórzę, Wy na siłę chcecie jakby zamiatać te uczucia pod dywan, także, że to jest takie błędne mniemanie, że złe uczucia trzeba już momentalnie chować. To jest takie, to są programy społeczeństwa, tak? Że nie wolno tak się zachowywać i tak i inaczej. A po coś są stworzone takie uczucia i coś one nam pokazują. Zaobserwować siebie, zaobserwować sytuację, która to powoduje, tak? I powoli ją uleczyć. I później te wibracje znowu się podnoszą, tak? Więc nie walczcie z tym, walczcie z sytuacją, nie z uczuciami. A później dojdziecie do takiego momentu, gdzie po prostu będziecie obserwatorem, tak? Ja nieraz się bardzo, bardzo śmieję, jak siebie obserwuję. Wyobrażam sobie, że jestem wyżej, tutaj gdzieś tak jakby za głową moją i obserwuję siebie. I na przykład bardzo często komentuję, okej, Aleksandra teraz się wkurza i to bardzo się wkurza. I wystarczy, że to powiem, to się zaczynam tak śmiać, bo będąc samą swoją świadomością i obserwując siebie w ludzkim ciele, to jest tak śmieszne nieraz, że ja się tak zaczynam śmiać, że w momencie, kiedy ta złość ze mnie wychodzi, ja po prostu mam ochotę, no już teraz tego nie mam już dawno, ale no miałam taką ochotę na przykład nawet w poduszkę walić, tak? Moje dzieci mają taką biedronkę, którą na przykład walą, wkurzasz się, to nie bij brata, bij biedronkę na przykład. Więc miałam ochotę walić jakieś poduszki ze złości, tak? Ale jak tylko
stawałam się obserwatorem, to wydawało mi się tak śmieszne i tak w ogóle nieistotne, że momentalnie jakby tak się rozpływało, tak? No ale nieraz to były ważne jakieś takie też życiowe zdarzenia, które no musiałam kilka lat uleczać, więc to trochę trwało. Ta złość wychodziła, ale później już jest okej, okay. Później już mamy taką totalną akceptację wszystkiego, tak? Nawet jak ktoś nas ocenia, nawet jak ktoś na nas krzyczy, nawet jak ktoś mówi coś na nas negatywnego, tak? Ja kiedyś miałam powiedziane tak, że już mam kiedyś, mówiłam w jakimś artykule, pisałam, gdzie miałam pokazane, że im więcej będę aktywna na przykład w internecie i tak dalej, im bardziej będę pracować z większą ilością ludzi, tym bardziej będą mnie ludzie atakować, tak? Miałam pokazane wtedy, że idę po linie i przede mną jest tak jakby bliźniaczy płomień i ja mam tylko się patrzeć w jego oczy i iść po tej linii, nie patrzy, bo na prawo, na lewo jest przepaść, tak? Tam ktoś będzie zawsze próbował cię atakować i zbijać twoje wibracje, tak? Mogłabym reagować złością, ale po co? Tak, że te osoby też po coś są. One też bardzo często coś w sobie uleczają, tak? Bo ta złość wychodzi, więc coś tam uleczają w sobie. I my też tak możemy coś jeszcze w sobie uleczać, więc tak miałam pokazane, że po prostu idź przed siebie, rób to, co masz robić, idź przed siebie. Ten, kto ma cię znaleźć, to cię znajdzie i nie zwracaj uwagi na nic, po prostu bądź sobą. I tak ja właśnie też każdemu z was mówię i bardzo często to jest, ja się zawsze cieszę, jak ta złość wychodzi, bo nawet jak nieraz to ja jestem powodem tej złości, też się tak zdarza, tak? To też się cieszę zawsze, też nie biorę tego do siebie i zawsze wiem, że ta osoba coś w sobie ulecza, więc jest okej, więc to wyjdzie później, tak? I już jest bliżej swojej Unii, więc to jest ważne. Okej, to tyle na dzisiaj, pa, pa!